czołem. Witam was już w 27 odcinku zagrań w Cyberpunk 2077. Na moim skromnym kanale ja oczywiście jestem admirał Karol 92. No i teraz będziemy kupować książki. Dobra, no to ja klasycznie się uciszam i życzę wam przyjemnego oglądania. Sprawy księgi? Zgadza się. Cena nie podlega negocjacji. Płatna w całości na miejscu. Rozumiem. Niech będzie. Doskonale. Wysyłam adres. Przyjdź sam. Stuck in traffic.
Kurwa, wyprawiasz. Błąd. Poważny błąd. Pomóżcie mi do kurwy ręce! Przecież to ma z 50 lat. Co najmniej. Miałem ten tablet. Wtedy to był szczyt techniki.
leżącego krocza. No tak, tak można to ująć. Dzwonię, żeby powiedzieć, że przelałem już kasę. No i jak? Udało się uratować, no wiesz... No, to tyle o ile. Najważniejsze, że już nie boli. Jak się zagoi, założę sobie lepszy model. Wiesz, coś z górnej półki. A po cholerę? A to podchwytliwe pytanie. No bo po co się zakłada, Mr. Stada? Żeby łatwiej było trafić do pisuaru? Zapomnij, że spytałem. Na razie. I co? Masz tę księgę? Jeśli masz pieniądze. Tak jak mówiłem, Vi. Jestem poważnym człowiekiem. Masz. Tyle, na ile się umawialiśmy. Moment. Obaj wiemy, że ten tablet jest wart większych pieniędzy. Może. Ale umawialiśmy się na konkretną kwotę. Od umowy można odstąpić. Zwłaszcza jeśli druga strona nie była do końca szczera. Dobra. Niech będzie. Dostajesz premię. Robienie z tobą interesów to przyjemność. Na razie. Vi, nie próbuj więcej na mnie tego chwytu. Dobrze ci radzę. Fajnie, że jednak jesteś. Przemyślałam to wszystko jeszcze raz. Mieliście rację. Są takie momenty, kiedy jedynym sensownym argumentem jest kop w jaja i kula między oczy. Denerwujesz się? Skąd wiesz? Nigdy wcześniej nie robiłeś czegoś takiego. Pomyśl sobie, że będziesz robił to, co zazwyczaj robi lalka. Jesteś w tym dobry. Wiem. Wiesz, jak się dostać do Hiromiego? Mam to rozpykane. Ściągnęłam plany budynku. Niekompletne, ale widać na nich penthouse. Najlepiej będzie dostać się tam z poziomu technicznego. Tam jest przejście. Pamiętajcie, musicie w pełni polegać na chipie behawioralnym. Nie ma miejsca na zastanawianie się. Zdajcie się na instynkt. Sekunda zawahania może was słono kosztować, jasne? Gdzie jest Maiko? Na spotkaniu z Hiromim. Poszła, żeby nie wzbudzać podejrzeń.
Zatrzyma go tam, dopóki nie wejdziemy. No dobra. Ruszamy? Jasne. Wy dwoje ruszacie zaraz po nas, prosto do chmur. Kurwa, nareszcie. Uważaj na gangusów, czasem się tu kręcą. Co dalej? Wszyscy są już na pozycjach? Tom i Roxy powinni już być w chmurach. Na znak Majko zaczynamy. Oni uderzają w ochroniarzy, ty zdejmujesz Hiromiego. Ale najpierw musisz się dostać do penthouse'u. Możesz mi otworzyć. Thank you.
otworzyć dostęp do penthouse'u? Miałam nadzieję, że będę mogła, ale niestety nic z tego. Musisz sobie sam poradzić. No dobra, to idę. Windę masz po drugiej stronie. Trzymaj się. Czysta przyjemność od Olympus. Pokrywa 330% dziennego... Jak tam sytuacja? Weszliśmy do chmur. Kto idzie na piętro? Ja się zajmę parterem. Tom bierze górę. My jesteśmy gotowi. Okej, jestem na dachu. Zeskocz na balkon. Tylko uważaj, dobra? Dobra. Teraz! Tchórzu! Nie zasługujesz na...
zrobili alarm. Spoko, nie na długo. CEO osobiście będzie testował. W Wielkim Kanionie. Nie, dzisiaj masz za... Ja też. Idźcie przed kamery do pomieszczenia ochrony. Jesteś wreszcie. Już myślałam, że się nie udało. Zawsze lubiłem kobiety, które potrafią docenić czyjeś starania. Ta jest wyjątkowo milutka. Ja też jej nie lubię. Za bardzo się stara. Możemy przejść do rzeczy? Dlaczego tam jest trzech typów? Co ona kombinuje? To jest nasz cel. Hiromi Sato. Co oni oglądają? Demo kandydatki na nową gwiazdę chmur. Sama ją wybrałam. Zastąpi Evelyn. Mam nadzieję, że okaże się mądrzejsza. Kim są dwaj pozostali? To dla nich jest nasze małe przedstawienie. Hiromi odpowiada przed nimi bezpośrednio i teraz muszą zobaczyć, jak zdycha w kałuży własnych szczęk. Umawialiśmy się na coś innego. Patrz na moją twarz, widzisz? Przyjrzyj się. Widzisz, jak bardzo mnie to nie zaskoczyło? Znam Tigersów. Dla nich władza wiąże się z siłą i z bezwzględnością. Tylko to zadziała. Maiko! Zaraz ich odłączę z wirtuala. Nie będą zadowoleni, gdy się nagle obudzą. Muszą dostać w zamian równie dobre przedstawienie. Jasne? Maiko, nasz plan nie zakładał obecności świadków. Zakładał pokazówkę, tak? Pokaz wymaga publiczności. Ja najlepiej wiem, jak to powinno być przeprowadzone. Po prostu mi zaufaj. Naprawdę dobrze to przemyślałam. Krótko mówiąc, chcesz zająć miejsce Hiromiego. Nawet jeśli to będzie oznaczało przystąpienie do Tigersów? A jak inaczej mam obronić wyzwolone chmury przed innymi gangami? To mi się kompletnie nie podoba. Za późno na te refleksje. Tom i Roxy już zrobili swoje. Wasza lalkowa rewolucja już jest faktem. Teraz możemy albo wygrać wszystko, albo przegrać wszystko. Rób swoje. Parker, to nie jest. Co tu się dzieje? Kto to? To jest żywy dowód na to, że Hiromi Sato jest skończony. Ten najemnik raz już zakłócił spokój gości chmur. Zamordował Oswalda Foresta.
a teraz wdarł się tutaj, do prywatnego apartamentu pana Sato. I to nie wszystko. Oto do czego jeszcze doprowadziła nieudolność Hiromiego. Co do kurwy? Długo przyglądałam się nieporadnym poczynaniom Hiromiego Sato. Ale teraz chyba oczywistym jest, że jego czas się skończył. I co ona odpierdala? Chmury potrzebują zmiany kierownictwa. I mam rozumieć, że przyszła kierowniczka stoi tu właśnie przede mną, wygłaszając... Chwila. Majko, chyba trochę się zagalopowałaś. Widzę, że nie wszystko macie dogadane. Musisz ich unieszkodliwić. Przecież o to nam chodziło. Znudziło mnie to całe gadanie. Załatwimy to prościej. Sam się zapierdolę! Nie jestem twoim gościem. Ale do niego! Skąd? Mi, co ty sobie myślałeś? Wiesz, co się teraz stanie? Wiem, co się stanie. Wyjdziesz stąd teraz i więcej nie wrócisz do chmur. Albo cię zabiję. Widzę, że masz to wszystko rozplanowane, ale o jednym zapomniałeś. Ja też mam szczep lalkowy. Dobra, wynoś się stamtąd. Wyjście z apartamentu jest na najniższym poziomie. Tamtędy trafisz do windy. Planowała to od początku. Od momentu, kiedy do niej przyszliśmy. Ja pierdolę, ale byłam głupia. Nie przesadzaj, Judy. Jest zasadnicza różnica między głupotą a wiarą w to, że ludzie czasem miewają dobre intencje. Ty masz dobre. W to nawet nie muszę wierzyć. Po prostu to wiem. Dziękuję. Do zobaczenia, Vi. Do zobaczenia, Judy. To znowu ty. Dziękuję, że chciałeś pomóc. Ale nie pomogłeś. Dobre intencje nie usprawiedliwiają zbrodni. Zostaw nas już w spokoju. Nie ma za co. To dziesiąty krąg piekła! Ha!
No, cześć. Co tam masz ciekawego? Masz już dla mnie czas? Cieszę się. Mogę tutaj trochę poszperać? Nie, ale możesz coś kupić. Demon nigdy cię nie opuszcza. Kontemplacja jest jak cisza w oku cyklonu. Zaczynasz blaknąć. Nie jesteś mocno zakorzeniony w świecie. Tracisz kontakt z samym sobą. Musisz się wyciszyć. Odzyskać równowagę. Mógłbym ci pomóc. Usiądź. To jakiś performance? Ktoś to nagrywa? Zwykle jesteś otwarty na nowe rzeczy, a teraz się boisz. Dobra, to o co chodzi? O medytację. O, coś jak zen? Tak. Okej, mów dalej. W mieście jesteś odcięty od kontaktu z naturą. Metal, kaniony betonu, oczy neonów. Dusi cię cały brud tego świata. No, ogród zen to nie jest. Musisz się zatrzymać i odnowić więź z samym sobą. To ty jesteś źródłem. Musisz tylko z niego zaczerpnąć. Jesteś gotowy? Dobra, a teraz konkrety. Co mi to da? Pełnię jaźni. Usłyszysz swój głos. I tylko swój. Wszystko inne ucichnie. A jeszcze bardziej konkretnie? Nie. Nie dasz się wypchnąć z własnego życia. Mogę spróbować. Dam ci brain dance'y medytacyjne, które pozwolą ci wyzwolić świadomość. Dam? Możesz mi zapłacić tyle, ile uważasz. Okej. Bardzo dobrze. Pierwsze praktyki medytacji lepiej odbywać pod opieką nauczyciela. Zacznijmy. Poprowadzę cię.
Informacja o żywiole Ziemi, duchu Ziemi, Matko Ziemio, pozdrawiam cię. My z tobą jednej krwi, ja i ty. Ja to ty. Ty to ja, Matko Ziemio. Ja stworzony z ciebie i innych żywiołów. Oczyść ciało moje, duszę od bólu, chorób, brudu, brudnej energii, brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi energię życia. Zdrowie daj. Mądrość. Młodość. Wiedzę. Siłę. Radość. Szczęście. I mocny wewnętrzny spokój. Idziemy po ziemi, po łące. Wokół nas przyroda w rozkwicie. Zdejmujemy obuwie. Idziemy boso. Czujemy ziemię, energię ziemi. Czujemy radość, spokój, lekkość, czystość, serce. Duszy. Idziemy po ziemi. Kwiaty rosną, kwitną. Motyle latają. Pszczoły zbierają nektar. Otacza nas ciepło i radość. Nogi czują energię ziemi i wypełniają nią każdą komórkę ciała. Oczyszczając ducha i duszy. Dziękuję, Matko Ziemio. Od serca dziękuję. Nie ma życia bez ciebie. Tak jak i bez innych żywiołów. Jesteś tutaj? Niezły numer. Zapraszam do samochodu. Dzięki. Witaj, Vi. Jefferson Perales. Rozmawiałeś już z moją żoną, Elizabeth. Miło mi państwa poznać. Pani Perales? Pani Perales? Jak zwykle miałaś rację, Liz. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem dlaczego. A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Rhine. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. O tej sprawie było bardzo głośno. Właśnie. Sądzicie, że coś pominęli?
tego co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. Wasze podejrzenia mają może jakiś związek z nadchodzącymi wyborami na burmistrza? Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? To nagranie. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Tym razem nie nagrywaj z bliżej na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest właśnie wygląda jak łapka. Kim jest ten cały Holt? Pojęcia nie mam. Wszyscy ci pajacy są tacy sami. Konferencja w ciągu 3 dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Red Queen's Ray. Kojarzy ci się z czymś? Tak. Ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Powiedz od razu, że z niczym. Wyszli dosłownie na sekundy przed atakiem. Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. NCPD. Policja. Musisz? Dobrze. Gliniarz chciał coś przekazać ochronie. Tak. Pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rainowi. Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przychodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora. I w dodatku obie są zakonnicami. Co ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Jego wszczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur.
Wiesz to, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Aha, czyli pierdolisz. Proszę, proszę. Ta melodia. Nie rozpoznaję jej. Melodia? Ta, którą on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. Jasne, oczy. Teraz potrzebujemy ekspozycji. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Moment. Proszę zaczekać. Stop, stop! River Ward, NCPD. Policja. Wpuścić? Niech poczeka. To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Co sądzisz? Jesteśmy paranoikami, czy sytuacja jednak jest podejrzana? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć cokolwiek wiążącego. Słusznie. Masz jakieś pytania? Red Queen's Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. Kim jest Holt? Zastępca burmistrza. Mistrza i jego bulterier. Teraz startuje w wyborach. Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Rain uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać w telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku? Rain ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. O, sprytnie. Policjant, który uratował Raina, wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. A czy ktoś...
jeszcze poza ochroniarzami Raina ma zdalny dostęp do terminalu? Policja i nikt więcej. Ochroniarze burmistrza też są z policji? Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to ex-gliny. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebował i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać. Ward, kto mówi? Nazywam się Vee. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Raina. Nie jesteś z policji. Prowadzę niezależne śledztwo w tej sprawie. No to powodzenia. Nie dzwoń do mnie więcej. Prywatnych detektywów nie znoszę bardziej niż podłego żarcia. Nie jestem prywatnym detektywem. To kim jesteś? Spotkaj się ze mną, to się dowiesz. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo's. Zaraz tam będę. Cześć, Judy. Co słychać? Po staremu. A u ciebie? No wiesz, raz lepiej, raz gorzej. Dzwonisz, żeby się dowiedzieć, co u mnie słychać? Nie tylko. Mam do ciebie prośbę. Dawaj. Na pewno nie będę się nudzić. Ciekawi ludzie rzadko się nudzą. Szczególnie w twoim towarzystwie. O co chodzi? Na razie musisz wiedzieć tylko tyle, że do dzisiejszej misji nie będziesz potrzebować nawet broni. Wystarczy skafander. Zaintrygowałaś mnie tym skafandrem. Teraz nie masz wyboru. Musisz się przekonać, do czego będzie potrzebny. Wiesz, jak mnie podejść, co? Zostałeś ostrzeżony. Dobra, w takim razie wchodzę w to. Świetnie wyglądam w skafandrach. Za Rancho Coronado jest Tama. Niedaleko jeziora, kojarzysz? No jest. I co z nią? Obok Tamy stoi taki opuszczony bungalow. Spotkajmy się tam jutro wieczorem.
No to jesteśmy umówieni. Brzmi całkiem jak randka. Nic z tego, nie jesteś w moim typie. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia, Vi. Dobrze, to w tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Z mojej strony to tyle. Cześć i czołem. Widzimy się w kolejnych odcinkach z tej, jak i w mojej następnej serii.